Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 5 porządku obrad. To jest uchwała w sprawie opinii do projektu nowych statutów dzielnic miasta Krakowa. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie projekt nowych statutów dzielnic miasta Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic pod warunkiem przyjęcia tu jest błąd drukarski. Bardzo proszę, żeby to Państwo sobie tutaj poprawili, zanim podejmiemy uchwałę, powyższych uwag. Poniższych uwag. Żeby nie było problemu. I tak, punkt pierwszy, w paragrafie trzecim, punkt pierwszy, litera A, zamiast miejskich obiektów edukacyjnych, gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli, wpisuje się placówek oświatowych. Ustęp drugi. W paragrafie trzecim, punkt szósty, litera B, przyjmuje brzmienie z przedszkolami, szkołami, placówkami służby zdrowia, stowarzyszeniami, instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami mieszkańców zainteresowanych rozwiązaniem spraw związanych z ich miejscem zamieszkania. Tu też błąd. Literówka zamieszkania. Proszę poprawić w projekcie uchwały. Zamieszkania. Ustęp trzeci. Paragraf 19, ustęp trzeci przyjmuje brzmienie. Przerwy zarządzone przez przewodniczącego nie mogą trwać dłużej niż godzinę. O konieczności zarządzenia przerwy trwającej dłużej decyduje Rada z zastosowaniem trybu, o którym mowa w paragrafie 21, ustęp 3-5. W ustępie czwartym. W paragrafie 38, ustęp 7 dopisuje się wyraz lub zarządu. W punkcie 5, w paragrafie 42, ustęp 1, punkt 4, po słowach składanych przez skreśla się wyraz zarząd. W punkcie 6, w paragrafie 49 dopisuje się ustęp 3 o treści. Członek Rady może występować do instytucji jednostek miejskich tylko za pośrednictwem Rady Dzielnicy. Paragraf 2, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i uzasadnienie z prośbą o przesłanie uwag do projektu nowych statutu dzielnic Krakowa w terminie do 10.10.2013 roku zwróci się Dominik Jaszkowiec, przewodniczący Komisji do spraw reformy ustroju samorządowego, współpracy i dialogu społecznego. Tutaj może jeszcze przybliżę następującą rzecz, mianowicie jak Państwo wiedzą, otrzymaliśmy troszkę wcześniej od przewodniczącego komisji projekt statutu do uchwalenia, znaczy do przygotowania uwag. Niemniej jednak też Rada Miasta podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie. Co prawda wydłużając czas do 30 października. Do Państwa zwróciliśmy się z prośbą o przesyłanie uwag do statutu. Z tego co wiem, nikt żadnych uwag nie przygotował, nie zaproponował. Natomiast z uwagi też na kalendarz sesji zarząd zaproponował uwagi, które mu się nasunęły w trakcie studiowania statutu. I teraz tak, przybliżając te poszczególne punkty, żeby Państwo może mieli większą jasność, zaczynamy od paragrafu 3, paragraf 3. Punkt pierwszy, litera A. I tutaj jest miejskich obiektów edukacyjnych, gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli. I przedszkoli my proponujemy, żeby zamiast tego zapisu było placówek oświatowych, bo literalnie nie ma tutaj nazwy zespołów szkół, nie ma tutaj placówek specjalnych. Powiedzmy, czy zasadniczych szkół zawodowych, więc w kontekście całego Krakowa poszerzamy ten katalog, upraszczamy po prostu. Czy można? Tak. Więc takie określenie placówek oświatowych rozszerza to, co jest w statucie, projekcie statutu gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli. No bo to teraz szkoły ponadgimnazjalne, czyli licea, nie było, nie było tutaj to określenie. Specjalny. Chodzi do tego katalogu. Takie doprecyzowanie. Czyli w pełni świadomie to zrobione. Rozszerzony zapis. W paragrafie trzecim, punkt szósty.
6, litera B. Litera B. I tu jest współdziałanie, tak? Punkcie 6. B. Ze szkołami, placówkami służby zdrowia, stowarzyszeniami. I też brakuje przedszkoli, tak? Więc jak uzupełniamy ten zapis o przedszkole, bo tu zostały te przedszkole zgubione. To jest taka w zasadzie kosmetyczna poprawka. W punkcie 3, paragraf 19. Paragraf 19. Ustęp 3. Już sekundkę. I tutaj też jest kosmetyczny, jakby, znaczy kosmetyczny, ale jest nowe brzmienie, żeśmy zaproponowali, bo za dużo było tych literówek, powiedzmy ten. Chodzi o to, że zapis ten jakby sugerował, że tylko jedna przerwa może być zarządzona, tak? A natomiast my tu proponujemy, żeby było jasno napisane, że przerwy zarządzone, bo takich przerw może być kilka, może się zdarzyć w ciągu trwania sesji, tak? W jakimś momencie, w trybie nagłym, może być potrzeba przerwy na odbycie posiedzenia jakiejś komisji, tak? Wcześniej może być na początku już też, jeśli się głosowuje, a komisja nie podjęła opinii, to też przerwa, tak? Może być przerwa, nie wiem, chorobą, czy jakąś ważną inną rzeczą, tak? Więc, czy nawet może kwestia takiej przerwy higienicznej, jakbyśmy długo pracowali. Więc żeby tu nie było później niedomówień, że a przerwa zarządzona, czyli jedna, no można tutaj różnie to interpretować. No jakby to, myślę, że już w tym momencie jasno ten zapis będzie mówił, że przerwa. W paragrafie 38, dopisuje się wyrazy. Już przeczytam paragraf 38, ustęp 7. Odwołania z funkcji przewodniczącego, wiceprzewodniczącego komisji dokonuje rada na wniosek komisji. I tutaj jest propozycja zarządu lub zarządu. Rozszerzony katalog, dający też uprawnienie zarządowi o złożenie takiego projektu uchwały wniosku. Kolejny punkt. To jest w paragrafie 42. I to jest ustęp 1, punkt 4, w paragrafie oczywiście 42. Było ocena informacji i sprawozdań składanych przez zarząd miejskiej jednostki organizacyjnej działające na terenie dzielnicy. Czyli do zadań komisji stałych w zakresie praw, do których został powołany, należy w szczególności. Tu była ocena informacji, sprawozdania składane przez zarząd miejskiej jednostki organizacyjnej działającej na terenie dzielnicy. I tutaj zarząd proponuje wykreślenie słowa zarząd, dlatego że zarząd przygotowuje sprawozdanie i ocenia komisja rewizyjna. W tym momencie no, komisja rewizyjna jest jakby konflikt. No, czy ważna jest opinia jakiejś komisji, czy wszystkich komisji, czy jak się nie zbiorze jakaś komisja z różnych powodów, to co z tym fantem robić? W kolejnym punkcie statutu jest wyraźnie powiedziane, że do komisji rewizyjnej należy ocena sprawozdania, przygotowania odpowiedniej uchwały z pracy zarządu. I to mogłoby tutaj też budzić różne sprzeczności, czy sposoby, że tak powiem, pracy działania. I w paragrafie 49 z kolei dopisuje się ustęp 3 o treści. Członek Rady może występować do instytucji jednostki miejskiej tylko za pośrednictwem Rady. I po doświadczeniach w tej kadencji, gdzie Państwo Radni sami składają różne propozycje, wnioski do różnych, że tak powiem, jednostek miejskich czy wydziałów. Budzi to no, pewne takie czasami nawet powiedziałbym śmieszne sytuacje, mianowicie, że zarząd się dowiaduje pismem później formalnym z jednostki miejskiej, że radny prosił tam o coś, powiedzmy, i ten, i o czym zarząd nie wie.
Tak? No to jest jakby niedopuszczalne. Poza tym taką przesłanką do tego, żeby ten zapis wprowadzić, też jest zapis w starym statucie, to jest paragraf 26, a w nowym 46, jeśli się już zaraz nie powiem. I tak, paragraf 46, który brzmi: członek rady reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zgłoszone postulaty i przedstawia je radzie do rozpatrzenia. Czyli nie ma innej ścieżki jako radny według zarządu, że radny pisze i chce coś załatwić poza radą. Tak? To jest ten konflikt, powiedzmy, taki proceduralny, merytoryczny, formalny, bym powiedział. Radny po uzyskaniu jakiegoś informacji, jakimś problemie, zebraniu nawet podpisów, czy otrzymaniu pisma, czy na spotkaniach, przedstawia problem radzie. To oczywiście formalnie składa wniosek, prośbę do rady, czy do zarządu, czy do przewodniczącego z prośbą o przygotowanie projektu uchwały, albo podjęcie procedowania, albo zwrócenia się do danej jednostki. I wtedy zarząd ma informację. I dochodzi do takiej śmiesznej sytuacji, że ktoś z radnych występuje do jakiejś jednostki miejskiej, a z drugiej strony później prosi przewodniczącego czy zarząd, żeby wsparł działania na załatwienie tam czegoś. No, no nie ma czegoś takiego. Rada podejmuje tylko uchwały, podejmuje tylko, że tak powiem, decyzję w formie uchwał, tak? Który jest na dany bieg formalnie. Więc to taka propozycja, czy ona zostanie przyjęta, przegłosowana, czy przyjęta w autopoprawce, czy przegłosowana przez radnych, nie wiem. Także trudno powiedzieć, ale takie jest zdanie, żeby uporządkować, żeby nie było niejasności, że ktoś się o czymś dowiaduje, zarząd czy przewodniczący, że jakieś tam pisma są składane, prośby poza radą. Jeśli ja nie mogę powiedzieć, że radny nie może, tak? Może pisać, ale wtedy no nie, po pierwsze nie może oczekiwać jakby wsparcia w tym momencie rady, bo jeszcze raz musi napisać wniosek po raz drugi, żeby coś załatwić, a poza tym w tym momencie raczej powinien występować w imieniu jako mieszkaniec. Tak mi się wydaje, bo artykuł 46 mówi wyraźnie: utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz z ich organizacjami, przyjmuje zgłoszone postulaty i przedstawia je radzie do rozpatrzenia. Mam jeszcze teraz takie pytanie, opinia komisji rewizyjnej? Pozytywna. Pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Poza tym jednym punktem, który jest rozszerza. To tak chcieliśmy sobie. Otwieram dyskusję. Pierwszy pan Łukasz. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja się skupię na punkcie 6 paragrafu 1 tego projektu uchwały, bo myślałem, że kilka tygodni temu, gdy pan przewodniczący wspominał o takiej propozycji, myślałem, że pan żartuje. Kilka dni temu prosiłem pana przewodniczącego w mailu o jeszcze jego rozważenie zasadności wprowadzenia takiego zapisu. Muszę się przyznać, że budzi on moje zasadnicze niepokoje, ponieważ przyjęcie w takim kształcie do statutów wszystkich dzielnic w mieście Krakowie, no po pierwsze, zwiększa zależność szeregowego radnego od zarządu. No bo proszę państwa, wyobraźmy sobie sytuację taką, że wnioskujący radny z pismem zwraca się do rady dzielnicy. Rozumiem, że tutaj organem wykonawczym jest zarząd, czy nawet sam pan przewodniczący. No i to pismo jakby to ci nie znajduje uznania w oczach tych ostatnich, no i ląduje na półce. Jakie ma środki nacisku radny, żeby stanowisko od przewodniczącego czy zarządu otrzymać? No przede wszystkim stanowisko pozytywne. Co w przypadku, gdy większość rady w końcu nie podziela poglądów mieszkańców reprezentowanych przez danego radnego. Tak? No, oczywiście zdajemy sobie sprawę, że mamy wiele tematów, o które wspólnie walczymy. No, na przykład kosze na psie odchody. Tak? No i jeżeli dany radny wystąpi z pismem i dla swoich mieszkańców te kosze zainstaluje, no to oczywistą sprawą jest, że być może inny radny tego nie dokona,
No i gdzie jakby tutaj jest jakaś kreatywność radnego, gdzie jest możliwość reprezentowania interesów swoich mieszkańców. Ale przede wszystkim no, mój zasadniczy sprzeciw budzi to jeszcze większe przywiązanie szeregowego radnego do większości, bo tak naprawdę to jego mieszkańcy stają się w jakiś sposób bardzo uzależnieni nie od swojego radnego, tylko od większości rady. Dziwi mnie pogląd pana przewodniczącego, że radny, no, który jednak cieszy się swoim mandatem, powinien występować do jednostek Rady Miasta Krakowa, przepraszam, Urzędu Miasta Krakowa, jako szeregowy mieszkaniec. Oczywiście może, natomiast no, od tego mieszkańcy mają swojego radnego, aby występował jako radny. No, ja podczas spotkań z mieszkańcami bardzo często i myślę, że Państwo wszyscy spotkali się z takim poglądem, niech Pan radny się podpisze, albo niech Pan napisze pismo, bo to będzie miało wyższą rangę. No, od tego jesteśmy. W końcu wydaje mi się, że przyjęcie takiego zapisu wielu radnych może zniechęcić do pracy. No i pytanie zasadnicze, w imię jakich wartości, w imię czego sięga Pan Przewodniczący czy Zarząd po tak drastyczne sformułowanie, może występować tylko za pośrednictwem Rady? O co my tutaj walczymy? Czy walczymy o rozszerzenie możliwości działania mieszkańców, czy zawężamy te możliwości? O jakie wartości tutaj nam chodzi? Proszę naprawdę o rozważenie i poddanie pod szeroką dyskusję, być może także z mieszkańcami tego punktu. Bardzo dziękuję. A dobrze, kto pan zarządził do tego szczegółu? Ja odnośnie pierwszego punktu. Wiejskie obiekty edukacyjne, gimnazja, szkoły podstawowe i przedszkola wpisuje się w placówek oświatowych. Tak jest tutaj w cytacie. Placówki oświatowe to jest szersze pojęcie. I tutaj my z miejskich obiektów edukacyjnych przechodzimy w placówki oświatowe. Mamy na terenie naszej dzielnicy prywatne, choćby w Mydlikach mamy 3 przedszkola prywatne. Czy w tym momencie one też będą tutaj wchodziły w ten zakres? Gmina Kraków prowadzi prywatne placówki? Jest napisane miejskie obiekty edukacyjne. Zamieniamy je na placówek oświatowy. Bez dodatków miejskich. I w tym momencie tutaj jest jakieś nieporozumienie. Ja nie widzę tutaj jakiejś sprzeczności czy niebezpieczeństwa. Bardzo czy to Państwa. Jeżeli wystąpi przedszkole prywatne, to będzie mogło liczyć na dotację? Prywatne przedszkola również otrzymują dotacje z gminy Kraków. Chciałem Panią uspokoić. Bardzo proszę Panowa. Za po kolei. Zajmijmy się punktem 4 projektu uchwały. A więc paragraf 38 ust. 7. Odwołania z funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji wykonuje Rada na wniosek komisji. I zarząd proponuje dopisanie lub zarządu. Mam wrażenie, że zarząd nie doczytał zapisu paragrafu 38 ust. 2. To znaczy, przeczytam to Państwu. Ustęp 2 brzmi tak. Komisje podlegają wyłącznie Radzie i nie są organami dzielnicy. Zatem na jakiej podstawie, jeśli komisja podlega wyłącznie Wysokiej Radzie, na jakiej podstawie zarząd miałby wnioskować o odwołanie przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego? To jest ten zapis proponowany przez zarząd jest sprzeczny z ustępem 2 paragrafu 38, z brzmieniem tego ustępu. I to jest jedna rzecz. Teraz tak, paragraf 42, ustęp 1, punkt 4. Odczytam Państwu. Do zadań komisji stałych w zakresie spraw, do których zostaje powołany, należy w szczególności. I tutaj ustęp 4. Ocena informacji i sprawozdań składanych przez zarząd miejskiej jednostki organizacyjnej działającej na terenie dzielnicy. I proszę Państwa, ten zapis jest sprzeczny z zapisem paragrafu 44, ustęp 4, punkt 1. Ustęp 4, punkt 1. Ten zapis brzmi tak. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy opiniowanie rocznego sprawozdania zarządu z działalności w terminie 14 dni od jego przedłożenia. Czy zatem Komisja Rewizyjna jest komisją stałą Rady Dzielnicy, czy nie? Bo jeśli jest, to ten zapis paragrafu 42 proponowany przez zarząd znowu będzie stał w sprzeczności z zapisem paragrafu 44, ustęp 4, punkt 1. A więc moim zdaniem niedopuszczalne jest
I co więcej, zdumiewa twierdzenie pana przewodniczącego, że jest jakby tutaj konflikt między tym, że komisja rewizyjna kontroluje działania zarządu, a zatem coś tutaj stoi w sprzeczności. Otóż, proszę państwa, nic nie stoi w sprzeczności. Właśnie chodzi o to, że komisja rewizyjna, wbrew temu, co się dzieje w naszej Radzie Dzielnicy, gdzie komisja rewizyjna jest ośrodkiem wsparcia dla zarządu, komisja rewizyjna ma kontrolować zarząd i ona powinna to robić, a tego nie robi. I to jest problem. I tym bardziej wykreślanie tego zapisu, że komisje stałe nie mają kontrolować zarządu, no jakby stoi w poprzek całej idei kontroli w samorządzie. I proszę państwa, paragraf 49, ten najciekawszy. Otóż to jest zamach na wolność i na samorządność, na demokrację w szerzej rozumianym tego pojęciu. Proszę państwa, radny przecież ma mandat społeczny i to jest próba uszczuplenia tego mandatu. Całkowicie zgadzam się z moim przedmówcą, który mówi, że przecież my właśnie po to jesteśmy. Myślę, że nie dotarło do zarządu jeszcze, zresztą, co to jest mandat radnego? Myślę, że dowodem na to są wydarzenia, które w tej Radzie miały wcześniej miejsce. Próba cenzurowania wystąpień, próba zatajenia pism, które przychodzą do Rady i próba nałożenia kagańca, aby radny nic już sam nie mógł zrobić. Proszę państwa, nie wszystkie rzeczy, które dzieją się w dzielnicy, wymagają uchwały Rady Dzielnicy. Jest duża część pracy radnego, które to są rzeczy proste, porządkowe, które absolutnie nie wymagają ingerencji całej Rady. I radny ma prawo, i proszę mi panie przewodniczący powiedzieć, w jaki sposób pan chciałby ograniczyć prawo radnego do tego, żeby występować i podpisywać się jako radny dzielnicy szóstej. Takiego przepisu moim zdaniem nie ma, a pan by go chciał wprowadzić. Co więcej, tego typu zapis sparaliżowałby pracę Rady Dzielnicy. Wczoraj na komisji zarzucał mi pan, że rozpatrywanie poszczególnych lokalizacji, powiedzmy wskazywania miejsc, w których można różnego typu elementy małej architektury sytuować, sparaliżowałoby pracę Rady Dzielnicy. A cóż by się działo, gdyby każdy radny przychodził i żądał uchwały na temat problemów, które w imieniu mieszkańców chce podejmować? Dopiero wtedy byłby pełny paraliż Rady Dzielnicy. I jeszcze jedna rzecz. Chciałbym, proszę państwa, w związku z tym chciałbym złożyć poprawkę o treści. W paragrafie pierwszym skreśla się punkty 4, 5 i 6. Otóż te punkty są sprzeczne z duchem statutu i niniejszym składam na ręce pana przewodniczącego tą oto poprawkę. I moja kolejna poprawka będzie dotyczyła zapisu paragrafu 49 ustęp 2. I ja państwu może odczytam państwu brzmienie tego zapisu. Członek Rady nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie, w Zarządzie ani w Komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. A ja widzę tutaj jeszcze dopisek i faktycznego. Otóż proszę państwa, może być interes prawny i faktyczny. Ten faktyczny może stawiać radnego w jeszcze większym konflikcie interesów niż interes prawny. Bo interes faktyczny może być bardziej osobisty od interesu prawnego i może być bardziej nieformalny. I to jest zagrożenie przed różnego typu działaniami, z którymi borykamy się w tej Radzie, co byśmy nie powiedzieli. A zatem, panie przewodniczący, składam drugą poprawkę dotyczącą zapisu paragrafu 49. Bardzo proszę. I proszę państwa, jeszcze jedna rzecz, już czysto porządkowa, mianowicie w statucie, którego treść nam przedłożono, istnieje poważny błąd. I to błąd, który może skutkować w przyszłości możliwością uchylenia uchwał Rad Dzielnic w zakresie podziału środków. Otóż w paragrafie 65 w ustępie 1 istnieje taki zapis. Dzielnica obligatoryjnie przeznacza co najmniej 75% środków będących w jej dyspozycji na realizację zadań ujętych w paragrafie 3, ustęp 1, punkt 1 do 4. Otóż, proszę państwa, w paragrafie 65, ustęp 1, w paragrafie 3, ustęp 1 nie ma
oznaczeń cyfrowych, są tylko literowe. A zatem mój postulat prowadzi do tego, abyśmy punkt 1 do 4 zastąpili literami, tak jak to jest zapisane w paragrafie trzecim, czyli od A, bo rozumiem, że o to chodzi. Jeśli nie, to myślę, że ktoś z Rady Miasta wpadnie na to i w końcu to poprawi, że to będzie od A, B, C, D, czyli od A do D. Prawda? I taki jest mój postulat. I dokładnie to samo, taki sam błąd występuje w ustępie 5, gdzie również przywołuje się punkt 3, tymczasem w zapisie paragrafu 3 ustęp 1 nie ma punktu 3, tylko jest punkt C. To są wszystko sprawy porządkowe, ale wydaje mi się, że są na tyle ważne, że należałoby zwrócić uwagę na to i to poprawić. I to do tego dotyczy moja poprawka numer 3. Czysto porządkowa, porządkująca i naprawiająca błąd autor ustępu. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Króciutko. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja rozumiem słowa Pana Przewodniczącego. Oczywiście chciałem się znowu odnieść do punktu 6 paragrafu 1. Rozumiem słowa Pana Przewodniczącego, że oczywiście pewne działania w terenie, które nastąpiły, no, powinny być realizowane, prawda, przy wsparciu informacji zarządu przewodniczącego. Ja rozumiem ten postulat i przyjmuję go jak najbardziej. Natomiast wydaje mi się, że problem w naszej Radzie Dzielnicy dotyczy komunikacji. To znaczy wydaje mi się, że moglibyśmy się spokojnie umówić na taką zasadę, o co już na przykład postulowałem kilkukrotnie, że zarząd czy przewodniczący, na którego kierowana jest cała korespondencja, rozsyła radnym, nie wiem, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu informację dosłownie jednozdaniową dotyczącą przychodzącej korespondencji. Przyszło pismo z Zikitu w sprawie takiej. Przyszło pismo od mieszkańca w sprawie takiej. I myślę, że nie byłoby też problemu z informacją zwrotną od szeregowych radnych. Panie przewodniczący, w imieniu mieszkańców wystąpiłem o ustawienie kosza na śmieci. Dostałem odpowiedź, iż termin realizacji będzie wtedy. Załatwiam sprawę. Jest, czy kwestii łatania dziury, prostych spraw. Więc myślę, że ten argument, który Pan Przewodniczący podniósł, w którym właściwie mogę powiedzieć, że się zgadzam, mógłby być skonsumowany, załatwiony na takiej zasadzie. Myślę, że kwestia jest w komunikacji między nami, a nie powinniśmy w takim razie sięgać do takich zapisów, które przez zarząd są proponowane w punkcie 6, paragrafie 1. Bardzo dziękuję. Wpłynął do mnie wniosek formalny o przerwę w posiedzeniu 10-minutową. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Proszę. Ja uważam, że sformułowanie w punkcie 6 dotyczące paragrafu 49 ustęp 3 jest w pełni zasadne. Otóż uważam, że działania dzielnicy i radnych dzielnicy powinny być absolutnie kompatybilne, czyli powinny zmierzać w tym samym kierunku w celu osiągnięcia oczywistego celu. Natomiast tutaj jakieś takie drobne uwagi, tutaj jak Pan mówił o koszu, coś takiego, to chyba nie o to chodziło w tej poprawce, bo chodzi o sprawy istotne, które powinny być wzmocnione nie tylko indywidualnym działaniem radnego, ale również całej rady i całego zarządu. I ja to tak odbieram, to sformułowanie. Żebyście Państwo nie mówili, że zamykam komuś usta, bardzo proszę Pan Bogdanowa jeszcze ma. Ja bym się zgodził z Panem Andrzejem, gdyby nie jedna rzecz. Otóż kilkakrotnie mieliśmy do czynienia w tej Radzie z takim problemem, że zarząd blokuje pewne działania radnych na rzecz mieszkańców. I teraz składanie w ten sposób, tą drogą pism powoduje, że pewne bardzo ważne rzeczy dla społeczności, które my reprezentujemy, nie dojdą do skutku. Ja przypomnę tylko choćby sprawę spotkania w Mydlnikach, gdzie zebraliśmy 936 podpisów osób pod pismem w sprawie przywrócenia autobusu 501, w sprawie sygnalizacji świetlnej, w sprawie przejazdu na ulicy Balickiej, które Pan Przewodniczący otrzymał oczywiście w kopii, ale zablokował to spotkanie.
mimo że uzgodnił z panem dyrektorem Saponiem, że tą sprawę rozwiąże. Nie chcę tutaj epatować Państwa większą liczbą przykładów, ale choćby ten jeden powinien wystarczyć, żeby uzmysłowić, że jeśli zarząd nie darzy sympatią radnego lub grupy radnych, to po prostu pewne działania na rzecz społeczności hamuje. A czym zawinili mieszkańcy w tej sprawie, że pan przewodniczący nie darzy sympatią na przykład któregoś z radnych? Otóż to jest właśnie cenzura, to jest właśnie zabijanie demokracji w tej najczystszej postaci. Chcę Państwu powiedzieć jeszcze jedną rzecz, mianowicie statut ma rangę uchwały Rady Miasta Krakowa. Jeśli będą tego typu rzeczy, z którymi większość radnych się nawet zgodzi, ale jakiś prawnik nawet dojdzie do wniosku, że to jest rzeczywiście zamach na demokrację, to każda uchwała Rady Miasta Krakowa jest zaskarżalna. I miejmy, drodzy Państwo, na uwadze również i ten aspekt sprawy, że tego typu łamanie, te trzy punkty, które są trzy ostatnie, one idą wyraźnie w kierunku ograniczenia demokracji, wyraźnie w kierunku ograniczenia mandatu radnego, to na pewno, to Państwu gwarantuję, jeżeli to przejdzie, z całą pewnością znajdzie się osoba, która zaskarży uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie nowych statutów dziedzinowych. Skutecznie zaskarży. Zanim zamknę dyskusję, jeszcze pan... Jeszcze tylko słowo, znowu będziesz szczepiał pewnie uzasadnienia, ale chciałbym, żeby w tym uzasadnieniu znalazły się wyjaśnienia, dlaczego właśnie taki, a nie inny zapis w tym paragrafie, chociażby pierwszy, nie jest zaproponowany, a nie, że ktoś tam się zwrócił, prawda, czy ktoś tam radny, owszem, ale nie tylko dlatego, że radny Jaśkowiec zwrócił się o opinię, tylko właśnie, żeby było wyjaśnienie, dlaczego zarząd proponuje takie, a nie inne uwagi. Żebyśmy mogli na przykład uniknąć, żeby tej albo przynajmniej przygotować się do dyskusji o takich białoruskich standardach, jakich zarząd chce tutaj po prostu prowadzić. Mówię o punkcie, o którym mówił pan Łukasz Kiedyk-Popłaski w pierwszej części. Czy ktoś jeszcze z państwa? Adwocem tutaj panu Zulińskiemu chciałem powiedzieć, że te sprawy zostały przedstawione przy referowaniu tego projektu uchwały przez pana przewodniczącego, więc nie wiem o co panu w tej chwili chodzi. Wszystko jasno. Chodzi o to, żebyśmy się mogli zapoznać w domu. Ale proszę pana, no przecież to nie jesteśmy pierwsi oklasistami, tylko ludźmi trochę poważnymi, czyli jak się do człowieka mówi, to powinien to zrozumieć. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa? Ja chciałbym, żebyśmy chodzili w polemikę. Czy pan coś jeszcze nowego do statutu? Dlatego, że pan nie chciał zrozumieć mojej wypowiedzi. Ja mówię uzasadnienie, które po prostu poznajemy jeszcze w domu, a nie tutaj na sesji. Żeby się po prostu przygotować do tej sesji. Tyle. Dobrze, dziękuję. Szanowni Państwo, pozwolę się odnieść do tych wypowiedzi. Może zacznę od pana Łukasza Kwiriniego. Panie Łukaszu, smuci mnie to, co pan powiedział. Dlatego, że albo pan nie rozumie tego zapisu, który jest prosty, przejrzysty. Członek Rady może występować do instytucji i jednostek miejskich tylko za pośrednictwem Rady Dzielnicy. Co to oznacza? To nie oznacza nic więcej, jak tylko drogę służbową. Czyli pan przychodzi z pismem do sekretariatu i napisał pan pismo do prezydenta miasta Krakowa, do Zarządu Infrastruktury Sportowej, do Wydziału Edukacji, do wiceprezydenta, do pełnomocnika, do Biura Planowania Przestrzennego, gdziekolwiek. Opisuje pan, co pan chce z podpisanymi zebraniami. Pan ma problem. I przysyła pan do sekretariatu do pana Jacka. Pan Jacek przybija pieczątkę, że pismo wpłynęło i pisze się: prezydent miasta Krakowa za pośrednictwem Rady Dzielnicy Szóstej. Ja jako przewodniczący do tego pisma piszę pismo przewodnie, tak jak nakazuje pragmatyka dobrego zarządzania. Szanowny panie prezydencie, przesyłam pismo radnego Łukasza Kwiriniego w sprawie takiej, z prośbą o wydanie opinii, wypowiedzenie się, czy ustosunkowanie się, czy o poparcie tej inicjatywy. I nic więcej, nikt tutaj żadnej białoruskiej cenzury nie ma i nie zamierza stosować. Nikt. To jest tylko droga służbowa. Nikomu się prawa żadnego nie zabiera. I używanie takich słów jest nieuczciwe, powiedziałbym nawet haniebne. Kolejna sprawa, pan radny Bogusław, tak? Czy Bogdan? Bogdan Nowak znowu mówi cały czas nieprawdę, posługuje się językiem krętackim, dosłownie krętackim. Mówi pan, przytacza pan w ostatnim zdaniu, że pan złożył jakieś pismo do Rady Dzielnicy, które
przewodniczący nie nadał biegu, schował do szuflady, nie zajął się tym, nie zorganizował spotkania z mieszkańcami. Otóż, szanowni państwo, prawda jest zupełnie inna i brutalna. Chwała panu, że pan napisał pismo w imieniu mieszkańców, że mieszkańcy zebrali podpisy i pan właśnie poza tam drogą służbową zanim sobie to pismo tam do dyrektora Zygitu czy kogoś, po czym odbył się pan jak o ścianę, bo ani pan nie mógł zrobić spotkania, nic, bo nikt z panem nie chciał rozmawiać. Tak na to wygląda. I teraz później pan szybciutko kładzie na dziennik podawczy do wiadomości po terminie, kiedy pan już tam złożył, żeby ratuj rado, ratuj rado. Ten 26 punkt czy 46 punkt mówi ten radni, dokładnie zacytuję go jeszcze raz. Członek Rady reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami i to się zgadza. Utrzymuje pan stałą więź, spotkał się pan, zebrał pan podpisy, przedstawili mieszkańcy problem i teraz z tym pismem, z tymi podpisami powinien pan to przedstawić na Radzie, czyli skierować to do zarządu Rady Dzielnicy w pierwszej kolejności, tak uważam, a nawet nie poza Radą Dzielnicy, do Zygitu. I wtedy, bo przedstawia je Radzie do rozpatrzenia. I wtedy albo na komisji pan to daje, albo zarząd pochyla się nad tym, zastanawia się i ewentualnie wtedy podejmuje decyzję. To nie jest tak. Właśnie, żeby uniknąć tych nieprawidłowości, tych niedomówień, tych takich, powiedzmy, nie wiem, jakichś podchodów, ten zapis porządkuje drogę, że tak powiem, służbową. Czyli zarząd w tym momencie wie, o, fantastyczny pomysł, pan Łukasz Kulini wystąpi z fajną inicjatywą, zarząd już wie. I wtedy, czy jest telefon, czy powiedzmy prezydent dzwoni, panie przewodniczący, tutaj tak coś dotarło, jak pan to widzi, fantastycznie to widzę, popieramy to, podejmiemy uchwałę czy coś. Na tym to polega, na tym polega prawidłowa, rzetelna, fajna współpraca. Jeśli chodzi o sprawę... Ale niech pan powie, otrzymał pan tu pismo, czy nie? Otrzymał do wiadomości. Ale otrzymał po terminie, ja się pan odbył. Ale po jakim terminie? No, najpierw pan złożył do Zygitu. Nie. Do wiadomości pan załatwiał sam sobie sprawę i pytam pana, czy pan załatwił coś. Bo takie radny ma... Czy pan załatwił coś? Otóż państwa odpowiadam. No. Nie załatwiłem dlatego, bo pan dyrektor Sapoń powiedział, że pan przewodniczący podjął się organizacji tego spotkania. Nic takiego się nie powiodę. To jest informacja od dyrektora Sapoń. Mówi pan nieprawda. Obecności nic takiego się nie powiodę. Szefów rad dzielnic, panie przewodniczący. Nic takiego nie miał. To było publicznie powiedziane, więc bardzo proszę liczyć się ze słowami. Bardzo proszę, ja odpowiadam. Dyskusja się skończyła. No ale pan nadużywa, panie przewodniczący, to nie jest tak. Pan nadużywa pozycji przewodniczącego. Nie nadużywa. I pan mówi, co się panu podoba, myśli pan, że nie będzie riposty. Otóż będzie. Następny punkt. W paragrafie 42, ustęp 1, punkt 4. Posłowa składane przez radę skreśla się, wyraz zarząd. Ja tłumaczyłem. Tu nikt nikomu prawa nie odbiera. Jak państwo wiecie, zarząd przedstawia sprawozdanie, merytorycznej oceny dokonuje komisja rewizyjna, przygotowuje odpowiedni projekt uchwały, albo o udzieleniu absolutorium, przyjęciu sprawozdania, albo nie. Obojętnie jaka by ona nie była, ona dla Rady nie jest wiążąca. Ona jest tylko i wyłącznie opinią. Natomiast później jest dyskusja na Radzie. Jest dyskusja na Radzie. I Rada w sposób demokratyczny podejmuje uchwałę o przyjęciu sprawozdania albo o nieprzyjęciu. Nikomu się tu ust nie zamyka, nikomu się tutaj nie ogranicza jakieś prawa. Dla mnie to jest absurd. Ja tylko mówię znowuż o sytuacji, gdzie będą wiele nieścisłości. Czy powiedzmy, co w przypadku, jak komisja nie podejmie uchwały w ogóle, albo co w przypadku, jak przewodniczący zachoruje, nie odbywa się komisja, a pisze, że musi wziąć komisja, wydać opinię. Wiecie państwo, za dużo jest później dla prawników problemów. W tym momencie ta sytuacja jest czysta, przejrzysta, nie, według mnie i klarowna. I mówię to z punktu widzenia doświadczenia, można powiedzieć, 12-letniego jako radny dzielnicy 6 Bronowicy. Kolejna rzecz,
to jest, dopisuje się wyraz, wyraz lub zarząd. No, do tej pory jest tak, że tylko komisja wewnętrznie, może składać wniosek o odwołaniu przewodniczącego, tak? Natomiast, no nie może być tak, według mnie, żeby zarząd nie miał wpływu na to, jak komisja pracuje, czy jak przewodniczący komisji się wywiązuje ze swoich zadań. Tak, i teraz, zarząd, mówię zarząd, tak? Na tym organem i zarząd. Na tym polega zarząd, nic więcej nie robi, jak tylko przygotowuje, jeśli jego opinia będzie negatywna, projekt uchwały czy wniosek o odwołaniu. Znowu, tu nikt o niczym nie przesądza. Nie przesądza. Zarząd przygotowuje tylko projekt uchwały. Projekt uchwały. Natomiast Rada podejmuje w głosowaniu. I na tym polega demokracja. Czyli jednak Białoruś, panie przewodniczący. Jaka Białoruś? Białoruś. Zawsze większość. Otóż jeśli pan pozwoli, to wyjaśnię. Otóż pan do dzisiaj nie złapał jeszcze jednej rzeczy, że radni nie są podwładnymi przewodniczącego Rady Dzielnicy. O tym również mówi zapis ustępu 2 paragrafu 38, że komisje również nie podlegają przewodniczącemu Rady Dzielnicy. Podlegają wyłącznie Radzie, panie przewodniczący. Radzę się zapoznać. Pan na samym początku kadencji... No właśnie, potwierdza pan moje słowa. Bo Rada podejmuje uchwałę. Ale Rada to Rada nie jest zarząd nie ja tu nie piszę, że zarząd rozwiązuje komisję. O czym pan mówi? Panie czy odwołuje przewodniczącego? Nie ma takiego prawa. Ale nie jest tak zostawiony. Zarząd tego wnioskuje. Tak, tak. A to jest zasadnicza różnica. Panie przewodniczący, zapis proponowany jest bardzo jasny i klarowny. Przewodniczący i zarząd nie może wywierać nacisku na radnych. To są niezależne mandaty. O nacisku. A czy jak możliwość odwołania przewodniczącego to nie jest możliwość składania nacisku? Nie, jeśli przewodniczący źle pracuje, to uważam, że zarząd powinien taką możliwość złożenia wniosku. Ale komisja nie podlega zarządowi, zarządowi do tego nic, czy on dobrze, czy źle pracuje. Rada, tak. A jeszcze nie ale żeby Rada mogła podjąć... Mandat. Nie, szanowni państwo, ale proszę nie przeczytać. Żeby Rada mogła podjąć uchwałę, musi być wniosek. Jeśli tylko wniosek może sobie złożyć sam na siebie przewodniczący komisji, to on go w życiu nie złoży, choć będzie źle pracował. A nie. Właśnie cała komisja się źle pracuje. Natomiast jeżeli... Jeżeli, ale może być tak, że przewodniczący źle pracuje. Jeżeli zarząd składa wniosek, to jest tylko wniosek. Natomiast odwołuje Rada. Właśnie podejmuje Rada. Rada. Ale zarząd nie ma prawa, panie przewodniczący, chcę powiedzieć tak, że ten zapis o tym, że komisje stałe, bo pan cały czas mówi o komisji rewizyjnej, a przecież tych komisji w Radzie jest o ileś innych 9, tak? Czy 10 nawet? W związku z tym każda z tych komisji ma prawo oceniać również działania zarządu w formie uchwały, w formie opinii. I pan chce to tym komisjom odebrać. To, że tego komisje nie robią, to jest zupełnie inna sprawa. Tylko w tej Radzie, ale mają takie prawo do kontroli zarządu. Zarząd to nie jest ciało niezawisłe, podlegające wyłącznie Panu Bogu albo Przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa czy Prezydentowi. Zarząd przede wszystkim podlega wyborcom, a my jesteśmy reprezentantami wyborców i my jako radni mamy prawo również do kontroli tego zarządu. Zresztą wszelka działalność zarządu jest jawna, natomiast odwrotnie to nie funkcjonuje. Odwrotnie to nie jest tak. Pan jako radny może przyjść na posiedzenie komisji, ale nie może pan wywierać wpływu na tą komisję. I ta komisja może prześwietlać to, co pan robi i na przykład opiniować, że przewodniczący źle się wywiązuje ze swoich obowiązków. I to jest właśnie zapisane w paragrafie 42 ustęp 1 punkt 4. I pan tego chce pozbawić radę. No to jest zamach na demokrację, panie przewodniczący. Kompetencja należy do komisji rewizyjnej. I to jest jedna rzecz. Tłumaczyłem, dlaczego uważam, czy zarząd uważa, że... Pan już ogranicza, zawęża działanie innym komisjom. Tych komisji jest parę, naprawdę, panie przewodniczący, i każda z nich ma prawo to robić. I proszę tego nie odbierać, bo jak mówię, znajdzie się ktoś, kto to zaskarży, ale ja wierzę w mądrość radnych Rady Miasta Krakowa, którzy się obśmieją z tego przepisu i to nie przejdzie, panie przewodniczący. To jest antydemokratyczne. Ale wspomniał pan również o jeszcze ważnej rzeczy, o jakiejś drodze służbowej. Otóż proszę mi wyjaśnić, jaka obowiązuje droga służbowa radnego, który nie jest pana podwładnym i jaki przepis to reguluje. My jesteśmy ludźmi wolnymi, panie przewodniczący, niech to do pana w końcu dotrze. Radny jest człowiekiem wolnym, reprezentującym wolnych ludzi, czyli swoich mieszkańców, swoich wyborców. I nie ma żadnej drogi służbowej, bo gdyby jeszcze obowiązywały przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, one w zasadzie powinny obowiązywać, bo tam artykuł 60 chyba ustęp 5 mówi, że
przepisy KPA, ustawy o samorządzie gminnym, przepisy KPA stosuje się odpowiednio. Pan oczywiście ma taką wykładnię, nie wiem na jakiej podstawie, że KPA w dzielnicach nie obowiązuje. Ale gdyby KPA obowiązywał, to być może byłaby jeszcze jakaś droga do obrony na przykład takiej drogi, że ja składam pismo, pan to wrzuca do szuflady głęboko i ja się mogę od tego na podstawie przepisów KPA mogę w jakiś sposób wykonać ruch prawny. Ale tego nie ma, panie przewodniczący, ponieważ pan twierdzi, że pan nie ma obowiązku odpisywania na pisma mieszkańców, na pisma radnych. Mnie pan zresztą też parokrotnie nie odpisał. A zatem wprowadzanie dalszego takiego ograniczenia, jak proponuje pan w paragrafie 49, powoduje dalszą pana bezkarność i dalsze ignorowanie różnego typu postulatów i pism, które wpływają do zarządu dzielnicy. I to jest niedopuszczalne. To jest zamach na demokrację, panie przewodniczący. Nie ma żadnej drogi służbowej. Proszę to przyjąć do wiadomości. A radny panu nie podlega. Pan jest jedynie koordynatorem i organizatorem pracy rady, a nie zwierzchnikiem. I to do pana jeszcze nie dotarło. Mam nadzieję, że na koniec kadencji dotrze. Jeszcze chciałby pan coś powiedzieć. To chciałbym jeszcze powiedzieć o tym konflikcie interesów, ponieważ mieliśmy tutaj taki przypadek, kiedy jeden z członków zarządu wyłączał się w głosowaniu. A chciałbym, żeby to dotyczyło większej liczby. To jest ten zapis, paragraf 49, ustęp 2, dopis słowa faktycznego. Chciałbym, żeby do państwa radnych jakby trafiło to, że oprócz interesu prawnego jest również interes faktyczny, który w obiegu prawnym funkcjonuje. I ten interes faktyczny jest groźniejszy od interesu prawnego. Bo to są wszelkie układy i powiązania nieformalne, które pozwalają na często niegodziwe postępowanie za jakimś parawanem, za jakimiś, powiedzmy, zasłonami, gdzie nie widać tego, że radny wyciąga korzyści osobiste często. Z pieniędzy podatników radny często, albo jego grupa, czy jego środowisko, osiąga korzyści osobiste. I to jest interes faktyczny. I chcę państwu powiedzieć tak, że jeśli chodzi o interes prawny, to interesu prawnego można dochodzić na drodze prawnej i każdy sobie z tym poradzi. Natomiast z interesem faktycznym jest gorszy problem, bo on nie jest normowany regułami prawnymi. Mówi pan pięknie na okrągło, nawet mnie pan przekonał, nie pan, co do tych swoich wypowiedzi. No to się cieszę. Bez mała. Ale nie zgadzam się z nimi i pozostanę przy swoich racjonalnych poprawek i uwag do statutu dzielnic, które mam nadzieję Rada Miasta przyjmie i uchwali. To jest jedna rzecz i one są podyktowane 12-letnim doświadczeniem jako szeregowego radnego przez 4 lata i przewodniczącego Komisji Edukacji i Sportu, później kolejne 4 lata jako przewodniczącego i kolejne 3 lata jako przewodniczącego. I one wypływają z racjonalizmu, z pragmatyki zarządzania i nie ma tu żadnych ukrytych intencji, a radni oczywiście w sposób demokratyczny czyni się albo do jednej poprawek, albo do drugiej. Pan tylko cały czas teorie spiskowe, nie wiem, ja żyję na innej planecie. To prawda. Na innej planecie. Wie pan, ja się w pana, że tak powiem, świecie no, nie odnajduje problemu. Pan cały czas wiecie o spiskach, o matactwach, o tętactwach, cały czas pan jakieś konteksty używa w stosunku do zarządu, do członków komisji, do przewodniczących komisji. Ja mam pytanie zasadnicze. Jeśli przewodniczący uważają, że kaganiec nakładam na pracę komisji, że utrudniam, że chowam dokumentację, to proszę mieć odwagę wstać i powiedzieć tak. Naprawdę. To ja mówię, tu jest szansa do kamery. Proszę przewodniczący o wypowiedzenie się, czy faktycznie zarząd nakłada jakiś kaganiec w tej radzie, bo przecież to można w ogóle, nie wiem, no... Zwariować to, co pan mówi. Myślę, że nie zwariuje pan, panie przewodniczący, ale przypomina pan sobie pismo w sprawie medali dla 3 osób pochodzących z Mydlin. I myślę, że nie jest tajemnicą, że to pismo zostało przez pana ukryte i nie zostało ujawnione radzie, chociaż było adresowane do rady. Ja wiem, o czym mówię, panie przewodniczący. Jak pan chce, ja mogę więcej przykładów podawać. Niech pan podaje przykłady, ale widzi pan, różnica między panem a mną polega na tym, że ja jeszcze mam wrażliwość, a pan nie ma żadnej wrażliwości na losy ludzkie, na to, co się w otoczeniu dzieje. Ja nie będę się wypowiadał na ten temat, ale mówiłem, że są okoliczności, dla których zarząd nie podjął decyzji o przyznaniu medal tym 3 osobom. Z całym szacunkiem i nie przekażę ich nikomu. Natomiast być może przyjdzie taki moment, że ludzie się dowiedzą. Ale niestety dla szacunku, dla tych osób, które się podpisały pod tym wnioskiem, dla części osób, które są na tym wniosku, niestety nie udzielę więcej informacji. Nie udzielę. A niezależnie od tego,
temat medali już jest zamknięty, bo już to Rada Dzielnicy ja nie ma medali. Ja przykład cenzurowania, dałem ostatni przykład cenzurowania korespondencji prośbę Rady Dzielnicy. Prosił pan o przykład, przykład podałem. Czy ma podawać więcej? Czy ma podawać to, że jeżeli radny chce wypowiedzieć na sesji rady coś, co jest dla pana niewygodne, to pan mu głos odbiera? Nie wszystko jest. To było kilka... Zabieram panu, niech pan jeszcze powie coś ciekawego. Niech pan powie jeszcze coś ciekawego. Ja mogę mówić temat, co nie po pierwsze, proszę zwrócić uwagę, co pan robi. Patrujemy teraz statut, a pan chodzi z listami, z jakimiś medalami. No wie pan, co zamyka panu usta. To jest zamyka panu usta. No niech pan jeszcze powie parę szczegółów do kamery, bo jak kamera działa, to pan się uaktywnia strasznie. Panie przewodniczący, no, pan radnego, a nie rozmawia o statucie. No dlatego rozmawiam. Rozmawiamy o projekcie uchwały. Szanowni państwo, tak. Odpowiedziałem na pytanie, dałem się wciągnąć w dyskusję, a nie powinienem, bo dyskusja wcześniej została zamknięta. Odpowiedziałem na pytania i przybliżyłem stanowisko dotyczące uwag, które zarząd przygotował. Chciałem też jeszcze powiedzieć, że informacja poszła ze statutem do państwa radnych z prośbą o składanie uwag. Nie wpłynęła ani jedna uwaga, no ale dzisiaj widzę uwagi, poprawki, czyli to jest współpraca radnych czy grupy radnych ze zarządem. Tak. Panie przewodniczący, na początku kadencji powiedział pan, że nie ma żadnej współpracy, że cokolwiek... Ja powiedziałem? Tak. Cokolwiek przygotujemy, to państwo powinniście mi wtłoczyć swoje myślenie w moje usta. Panie przewodniczący, utrącił pan budowę ulicy Truszkowskiego, utrącił pan. To nie jest na temat, to nie dotyczy statutu. Pyta, ale odpowiada. O czym pan mówi? No cały czas pan zmanie. Panie przewodniczący, możemy tym tematem się zająć szerzej, ale zakończmy może sprawę statutu. Cały czas pan kłamie, cały czas pan pomawia. Cały czas, to jest mówię absurd. Panie przewodniczący, ale naprawdę ma pan dużo za uszami i pan nie chce słuchać tego, co się mówi. Przecież na to wszystko są dokumenty. Co się stało z ulicą Truszkowskiego? I pan chce, żebyśmy przez pańskie ręce dalej tego typu projekty przepuszczali. Każdy nasz projekt, proszę państwa, jest utrącany. Każda poprawka jest utrącana, nawet najbardziej słuszna. Ale na czym się pan mówi utrącana? Ja utrącam? No to są demokratyczne, rada głosuje. Co pan za sytuację tutaj o tym dopowiada? Panie przewodniczący, konkretnie, takie rozwiązanie po prostu odbierzemy z opozycji. Obama większość waszej propozycji. Proszę pan Andrzej. Panie przewodniczący, złożył pan wniosek o przerwę. Udzielił pan wcześniej odpowiedzi. Bardzo proszę, żebyśmy się w takim razie... Ogłaszam przerwę 10 minut. Dziękuję bardzo. Proszę. A przepraszam bardzo, bo to zaraz... Ale nie. Nie musimy tak przegłosować. Tak, kto jest za 10-minutową przerwą? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Nikt tego się wstrzyma, to się wstrzyma. Ogłaszam w takim razie 10-minutową przerwę. Przystępujemy, wznawiamy obrady naszej sesji. Kontynuujemy naszą sesję. Ogłaszam oczywiście zakończenie obrad nad tą sprawą, ale zanim przystąpimy do głosowania tego projektu uchwały dotyczącej statutu dzielnicy miasta Krakowa, wpłynęło kilka poprawek, które przegłosujemy
Teraz. Pierwsza poprawka do projektu uchwały druk numer 295 w sprawie opinii do projektu nowych statutów dzielnic miasta Krakowa w porządku obrad 34 sesji Rady Dzielnicy 6 w dniu 17 października 2013 roku. O treści. W paragrafie pierwszym dopisuje się kolejny punkt o treści. W paragrafie 65 ustęp 1 zmienia się zapis. Paragraf 3 ustęp 1 punkt 4.1 do 4 na paragraf 3 ustęp 1 punkt A do D. W paragrafie 65 ustęp 5 zmienia się zapis paragrafu 3 ustęp 1 punkt 3 na paragraf 3 ustęp 1 punkt C. Wnioskujący radny Bogdan Nowak, podpis jest, data również. Szanowni Państwo, oczywiście mam taką uwagę, że Państwo są świadomi, co głosują, bo tu są tylko paragrafy i ustępy. Żebyście Państwo też mieli tą świadomość ewentualnej jakieś tam, powiedzmy, konsekwencji tego, jak zagłosujecie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Panów Radnych jest za wprowadzeniem tej poprawki do projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Łukasza o przeliczenie głosów. 7. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? 2 osoby. Zgadza się? Nie, dobrze. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, że poprawka została odrzucona. Znaczy wniosek, tak, no, znaczy wniosek o poprawkę do projektu uchwały. Drugi wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały w sprawie opinii do projektu nowych statutów Dzielnic Miasta Krakowa w porządku obrad 34 sesji Rady Dzielnicy 6 dnia 17 października 2013 roku o treści w paragrafie pierwszym skreśla się punkty 4, 5, 6. Wnioskujący radny Bogdan Nowak, podpis jest, data jest. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tej poprawki do projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pan Łukasza o przeliczenie głosu. 7 osób. Dziękuję. Kto jest przeciwko? 11 osób. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że na podstawie głosowania poprawka została odrzucona. Kolejna poprawka w sprawie opinii do projektu nowych statutów dzielnic miasta Krakowa w porządku obrad 34 sesji do 17 października 2013 roku o treści. W paragrafie pierwszym dopisuje się kolejny punkt o treści. W paragrafie 49 ustęp 2 po słowach interesu prawnego dopisuje się wyrazy i... Nie, dopisuje się... Nie, wyrazy w cudzysłowie lub fakt, nie taktycznego czy faktycznego? Faktycznego. No tak tu napisane. No, to jest, nie wie pan co to no zapytać, nie, bo może być taktyczne, tak? Nie widzę tu nic śmiesznego. Dla mnie to litera T. Dla mnie to litera T. Taktyczny w obiegu prawnym, bo nie jest. Dla mnie to jest litera T. Ale ja widzę, co mam na wniosku. Wnioskujący radny Bogdan Nowak, podpis data 17.10.2013. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tej poprawki do projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Łukasza o przeliczenie głosów. 7 osób. 7. Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam, że poprawka została odrzucona. Przystąpimy w takim razie do głosowania uchwały w sprawie opinii do projektu nowy statut dzielnic miasta Krakowa. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Łukasza o przeliczenie głosów. 11 osób. Dziękuję. Kto jest przeciw? 6 osób. Kto się wstrzymał? 1 osoba. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Ministrów podjęła uchwałę. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, od punktu 6. Bardzo proszę. Chciałbym zgłosić z wotum separatum, drodzy Państwo.
to głosowanie najlepiej świadczy, w jak demokratyczny sposób przyjmowane są poprawki i uchwały w tej Radzie. Otóż, drodzy Państwo, ta pierwsza poprawka, którą głosowaliśmy, obejmowała wyłącznie, można powiedzieć, albo pomyłkę pisarską, albo kwestię porządkowania. I myślę, że Państwo radni chyba nie zadali sobie trudu, żeby rzucić okiem na statut, żeby znaleźć ten drobny błąd. Bo w istocie to jest błąd drobny, ale skutkujący bardzo, bardzo dalekosiężny. O takich szczegółach jak ograniczenie mandatu radnego to już nie będę wspominał, bo Państwo się na to godzicie od dawna. O tym, że komisja rewizyjna też głosowała przeciwko tej kolejnej poprawce, świadczy to, że Państwo zachowujecie się tak jak kar przed Bożym Narodzeniem. Głosujecie za przyspieszeniem świąt Bożego Narodzenia. Dobrze, jeśli komisje nie chcą mieć pewnych uprawnień, to nie będą je miały, jeśli oczywiście Rada Miasta Krakowa podtrzyma Państwa stanowisko. A ja mam nadzieję, że Rada Miasta Krakowa nie podtrzyma tego zapisu, który wyjdzie od nas w formie uchwały. Mam nadzieję, że w Radzie Miasta Krakowa są ludzie, którym rzeczywiście zależy na demokracji, zależy na tym, aby obywatele mieli większy wpływ na to, co się dzieje w miejscu ich zamieszkania. Nie tylko, żeby zarząd decydował o wszystkich istotnych sprawach, które dzieją się na przykład na terenie dzielnicy 6. Ufam gorąco, że ta uchwała pozostanie bez echa. A jeśli nie pozostanie, to mam nadzieję, że zostanie przez kogoś zaskarżona skutecznie do wojewody. Dziękuję bardzo. Brawo Państwa radni. Gratuluję. Tak, tylko woli wyjaśnienia, jeśli chodzi o akurat ten zapis, to dzielnice walczyły o to, żeby właśnie taki zapis był i to jest jeden z najważniejszych postulatów dzielnic, więc dziwię się Pana słowom, ale ma Pan prawo do votum separatum, wypowiedział je Pan i tyle w tym temacie. Bardzo proszę, przechodzimy.